Festyn rozpoczął uroczysty przejazd wozów strażackich spod Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na boisko w Korzystnie, łącznie 12 jednostek. Próbowałem znaleźć jakiś pomysł na taką imprezę cykliczną, która się wpisze w kalendarz gminy Kołobrzeg i będzie imprezą, która w tym społeczeństwie będzie czymś takim, co to społeczeństwo bardziej zintegruje, zachęci do zabawy. A przy okazji też z racji tego, że mieszkamy w takiej okolicy, blisko Kołobrzegu, blisko Grzybowa, miejscowości nadmorskich, w takim terminie jak teraz jest to też okazja dla turystów i innych gości. Podczas festynu na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. Nie zabrakło grochówki oraz domowych wypieków. Były także zawody strażackie i prezentacja wozów, które można było zwiedzić od środka, z czego chętnie korzystali najmłodsi. Mamy takie perełki jak właśnie starego Żuka, którym byliśmy wyposażeni lat temu jeszcze prawie 8, który jeździł normalnie do działań ratowniczo-gaśniczych. Dzisiaj pełni rolę taką bardziej muzealną, ale też ekspozycyjną. Strażaków jest chyba około 40 czy 50, teraz trudno mi nawet policzyć. Aczkolwiek faktycznie każdy będzie mógł zapytać, dowiedzieć się czegokolwiek będzie chciał na temat tego, co robimy na co dzień jako ochotnicy, bo oczywiście robimy to ochotniczo, czyli po pracy, po szkole, po wszystkich innych obowiązkach, które mamy na co dzień. Festyn jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Pierwszy raz są Państwo na takim... Jak się Państwu to podoba? Super! Super, fajna impreza. Tak, podoba się. A co jest tak najfajniejszego w tym festynie? Atrakcje dla dzieci, przepiękne wozy strażackie, no i dla dorosłych również coś dobrego i pysznego. Co ty tutaj dzisiaj już robiłaś? Jakieś atrakcje może fajne? Na dmuchańca poszliśmy, wężem strażackim psikaliśmy. Bardzo fajnie! A co najbardziej jest? Co jest najfajniejszego? Fajerwerki. Na końcu fajerwerki. A tak w ciągu dnia co się fajnego tu dzieje? Serwentyny, sklep, spacery! Festyn strażacki zorganizowany przez OSP Korzystno odbył się już po raz trzeci i jak zapowiadają organizatorzy, na pewno nie ostatni.